Podrzeszowskiej Kraczkowej rozpoczął dziś niezwykłą wyprawę. Samodzielnie skonstruowanym kajakiem, zrobionym z gałęzi i folii, chce przepłynąć Wisłę. Od źródeł do ujścia, w sumie prawie 1000 kilometrów. W ten sposób chce pomóc w zbieraniu pieniędzy na rzecz podkarpackiego hospicjum dla dzieci. To prowadzona przez fundację jedyna taka placówka w regionie, która co roku, aby przetrwać, musi w różny sposób zdobyć prawie 1 000 000 złotych. Kajak zrobiłem z patyków, połączonych sznurkiem, to wszystko owinięte folią stretch. Generalnie wszystko, co można znaleźć u siebie w ogrodzie, u znajomych i w sklepach budowlanych. Mam zamiar zacząć od samego początku Wisły, tam gdzie zlewa się Czarna Wisełka, Biała Wisełka i Malinka. No i mam nadzieję, że się wszystko potoczy z powodzeniem. Odcinek dzienny to około 30-40 km. Zobaczymy, jak to będzie, ze względu na to, że sam kajak jest dość ciężki. Zobaczymy, na ile pozwolą mi siły. Całą trasę Damian przepłynie w koszulce podkarpackiego hospicjum dla dzieci, bo na czas spływu stał się jego wolontariuszem. Chce promować tę placówkę i zachęcać do jej wsparcia. Ma nadzieję, że zainteresowanie jego wyczynem przełoży się na konkretną pomoc dla podopiecznych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych dzieci. Zgodnie z planem chce pokonać całą trasę w 3 tygodnie. Trzymamy kciuki.